Siemano, witam Was w kolejnym filmie na kanale z gry Jumping 2021. Dzisiaj drugi odcinek z drugoplanowej serii, dokładniej granie na najgorsze sprzęcie. Ja już nie przedłużam tego wstępu i zapraszam wszystkich do oglądania. Jesteś nowy na tym kanale? To masz doskonałą okazję na zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Jeżeli spodobał Ci się ten konkretny film, to zostaw łapkę i komentarz dla zasięgu. A więc bez przedłużania przechodzimy sobie do konkursów. Dzisiaj zaczynamy Puchar Świata, co ciekawe, i będziemy mieli dwa konkursy w Wiśle, a także dwa konkursy w Kusamu. Więc sobie tutaj elegancko przechodzimy na skocznie, gra się nam wczytuje. No i teraz, sorry, że tak przedłużam, ale no chciałbym mieć jakieś ujęcie na miniaturkę, no jednak skądś muszę je brać, a przecież sobie nie wejdę poza zawodami. Okej, okay, myślę, że już będzie coś. No i tak, rekord 149, którego na pewno nie pobije, bo mam wiadomo najgorszy sprzęt, no to ciężko będzie. No i jak widzimy, jesteśmy jako pierwsi, więc kwalifikacje rozpoczynamy. Dobrym odepchnięciem się od belki 97% to do, wyszło dobrze. Zobaczymy, jak będzie na progu. Na progu jest troszkę za wcześnie. Wysokość jest nawet niezła. No i tak, ze 128 metrów. Zobaczymy, jak to wyszło w praniu. 130, czyli 2 metry dalej niż się spodziewałem. Noty wysokie, 2 razy 19,5 razy 19. No i 132,5 nota. Myślę, że będzie wysoko. Ho, ho, myślałem, myślałem, a się no, zdziwiłem. Poza dziesiątką, więc no, skoki muszą być bardzo dobre, żeby to cokolwiek osiągnąć. 99% jest dobry start z belki, jeszcze lepszy niż w kwali. Zobaczymy jak będzie na progu, na progu jest gorzej niestety niż w kwalifikacjach, jest też mniej spokojny lot, ale wiatr mnie poniósł poza 130, może to było ze 132,5, coś takiego, dokładnie 132,5, noty niższe, nota też niższa, no i boję się, że to będzie trzecia dziesiątka, nie, końcówka drugiej, końcówka drugiej dziesiątki, więc jeszcze wszystko jest do nadrobienia, znaczy no, z tym sprzętem to raczej nie, 96% jest w miarę ok, że było lepiej na progu. Bo kurczę coś, wyczucie progu mi u uciekło. No i udało się skoczyć poza zieloną linię, która była usytuowana chyba na 122 metrze. A mamy 125,5. Noty są dobre. Mamy dodane 2,3 punktu za wiatr. Nota ponad 250 minimalnie, ale jest. No, i awansowaliśmy na 14 miejsce, czyli szału nie ma, czegoś nie urywa. Y, ok, mamy zaufanie trenera plus 2%. No, i mamy tutaj gwiazdkę za 45 level. No, i sobie ją przydzielę oczywiście już do prędkości. No i tak, przechodzimy do drugiego konkursu. Wiśle, zobaczymy tamten zakończyłem na 14 miejscu, więc fajnie, jakby się go udało zakończyć w pierwszej dziesiątce. No i tak, teraz mamy lekki wiatr pod narty. Zobaczymy, jak jest w praktyce. Jest mocny z tyłu. No i tak, start z belki po raz kolejny bardzo dobry, 98%. Żeby tylko było lepiej na progu, bo ostatnio jest tragedia. No, w końcu jest jakieś wyjście z progu konkretne. No i w okolicach zielonej linii, tak może ze 128,5 coś w tych okolicach. 129, więc niewiele się myliłem. Noty po 18,5, no i mamy prowadzenie, bo prawie 10 punktów dodanych za wiatr, no i mamy czwarte miejsce w kwalifikacjach, czyli są dobre prognozy na konkurs. Wiatr podobny jak w kwalifikacjach, za to gorszy start, chyba o 5 albo 6%, coś takiego, a może będzie lepiej na progu. W kwalifikacjach było dobrze, a tu jest, no troszeczkę gorzej, nie będę mówił, że jest idealnie. Nisko nad ze skokiem, no i niestety okolice punktu konstrukcyjnego, czyli koło 120 metrów. Zaledwie 120,5, noty po 18, 18,5, czyli 55 punktów, jak się nie mylę od sędziów. No i czwarte miejsce, czyli to będzie druga dziesiątka, szesnaste miejsce. Może być lepiej przynajmniej niż wczoraj, jak będzie dobry skok. Wiatr jest cały czas mocny w plecy. Start jeszcze gorszy niż w pierwszej serii, czyli no pogarsza się wszystko. Może przynajmniej na progu będzie lepiej, zobaczymy. Na progu jest lepiej niż w pierwszej serii, troszeczkę wiatr koły ze mną. No i na dwie nogi zachwiane, ja to normalnie nie mam pytań co do tego. No skok był spartolony na progu, można na progu nie, ale z belki był słaby. Lądowanie tak samo, trzecie miejsce, trzecia dziesiątka, chyba że ktoś też zepsuje. No, niewiele brakowało do trzeciej dziesiątki. Ajajaj, jednak przerwa od tej gry zrobiła swoje. No i tracę jeden punkt zaufania od trenera. No i co, przechodzimy do Finlandii, dokładnie do Kusamo. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie lepiej, no bo Wisła, no raczej nie będę ją dobrze wspominał. No i tak, jakie będą warunki pogodowe? Lekki wiatr z tyłu. Zobaczymy, jak będzie. A no, mamy wiatr pod narty. Ok, i teraz 87%, tak samo jak w drugiej serii, w wiśle w drugim konkursie. Oby było lepiej, bo nie chciałbym czasem się nie zakwalifikować. Dobre wyjście z progu, zaledwie lekko spóźnione. No i tak około 130 metrów, nawet może dalej. Tutaj jest punkt konstrukcyjny, a nie też 120. No, 130,5. Noty po 18,5, ale dopiero siódme miejsce. No niestety było dużo odjętych punktów za wiatr, no to co ja poradzę. No i tak, pierwsza seria, minimalny ruch powietrza pod narty, wymagane 132 metry do prowadzenia. Dobry start z belki, tego co było wcześniej. I oby też był dobry start na proga, dokładnie wybicie. A wybicie jest spóźnione i ledwo, ledwo za punkt K, może około 122 metrów. Więc no, szału nie ma. 121,5. No, 2,9 zaledwie odjęte. No i mamy siódme miejsce, czyli 21. Tak, 21 miejsce. Każdy po mnie skoczył dalej i mnie wyprzedzał. No i z lekkim wiatrem podnarty, żeby obronić tą pozycję. 121 metrów na belce 93, czyli jest progres. Zobaczymy, jak będzie na progu, aby to był jak największy. No i mamy tutaj duży progres blisko idealnego odbicia. No i mamy bardzo ładny telemark. Ponad 130 metrów, ze 130 może 4 nawet. Tak, 134 metry udało mi się dobrze oszacować odległość. Nawet pojawia się jedna w nocie, która wchodzi w skład oczywiście. Było ogólnie dwie. No i mamy pierwsze miejsce, 6 i 1 odjęte. No i zobaczmy, które to da miejsce. Z 21 na 16. No to nie są dobre miejsca, nie będę ukrywał. Okej. Okay. No i teraz ostatni konkurs dokładnie w samo, Znaczy no też w samo, nie wiem, czemu ja to tak powiedziałem. Po prostu ostatni konkurs w dzisiejszym odcinku. I tak, yy, wiatr powinien być podnarty, a będzie z tyłu, czyli yy, standardowo na odwrót. No i tak 87%, nie wiem, coś się uczepiły te procenty mnie. No ale co ja takiego poradzę? No i tak, zobaczymy jak będzie na progu. Na progu jest bardzo źle nisko, nisko, nisko nad skokiem i przed punktem K to było ze 118 myślę no i zobaczmy, czy się potwierdzą moje obawy, no i się potwierdzają, ale raczej będzie pierwsza seria, noty przynajmniej wysokie dostałem no i dziewiąte miejsce, czyli 24, jak się nie mylę, nie, 23, chyba ktoś jeszcze gorzej ode mnie skoczył, no to naprawdę niezły wyczyn no i tak, 132,5 żeby pokonać obecnego lidera jak będzie dobre wyjście w progu, na pewno się uda. A jak będzie słabe, no to wiadomo, że nie. Wyjście jest takie średnie, przynajmniej spróbu przejechano pół metra. No i tak nie ukrywam, dosyć wyciągnęłem ten skok, już tak, no, żeby tylko wylądować. 131,5. Zobaczymy, jakie będą noty po 19, czyli będzie pierwsze miejsce. Tak, jest, ale to będzie pewnie minimalna przewaga. Chociaż teraz tego nie zobaczę. No i mamy dziewiąte miejsce. 10,4 do prowadzącego Ryoyu Kobayashi. No i nieco ponad 6 punktów do Stefana Krafta na trzecim miejscu. No musiałby się skok idealny trafić. Mocny wiatr pod narty. Po raz kolejny 87%. Ponad 140 do prowadzenia, żeby obronić lokatę w pierwszej dziesiątce. Czyli nieźle, nieźle. 76%. Centymetrów za wcześnie, no i niestety skok podobny taki jaki był w pierwszej serii. Tylko że w pierwszej serii wiało troszeczkę lżej podnarty pół metra dalej. Noty niższe, więcej odjęte. Czwarte miejsce. A Ajajaj, to nie był dobry konkurs. A czy no, lepszy od tamtego wcześniejszego, co to jest oczywiście jasne, ale do tego co się przyzwyczaiłem z najlepszym sprzętem, no to raczej nie ma podjazdu. No i tak, to by było chyba na tyle w tym filmie. Ja Wam serdecznie dziękuję, że go do końca obejrzeliście. I widzimy się w następnym Siemano.